Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku przygotowałam dla Was fantastyczne squishy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Zobaczcie, jak ich jest wiele. Jak już Wam się podobają, to zostawiajcie kciuki w górę. No i zaczynamy! No dobra, moi drodzy, zobaczcie na początek pyszny zestaw śniadaniowy, czyli mleko takie świeże, mięciutkie nawet, zobaczcie, a także pyszna kawa z pijanką, no i nie może zabraknąć nam chlebka, a nawet jego mniejszej wersji. Ach, spójrzcie tylko na ten kartonik z mlekiem, możemy go sobie tak śmiało pozgniatać. Jajku, jaki jest mięciutki, zobaczcie, o! I od razu wraca do formy, sprawdźmy go jeszcze raz. Oho, zgniatamy i znów powrócił, ale szybko on do siebie wraca, zobaczcie. Wow, to samo zrobimy pionowo i nasze mleko świetnie zdaje egzamin. Oho, teraz zróbmy trochę miejsca, mleko już było, no to wreszcie czas na kawę. No nie powiem, nie powiem, kawa wygląda też super zachęcająco. Jak lubicie bitą śmietanę, zostawiajcie kciuki w górę, zobaczcie ile jej jest na wierzchu. Och, kawa jaka mięciutka, zobaczcie jak się zgniata. O, i jak szybko, ależ można komuś zrobić psikusa. Jeszcze pomyśli, że kawa jest prawdziwa, bo wygląda rzeczywiście jakby była prawdziwa, chociaż jak widzicie, wcale prawdziwa nie jest. I tak jak Wam mówiłam, zestaw śniadaniowy musi zawierać też chleb, który jest super miękki i super pachnący. Juhu, zobaczcie, jak go można sobie tak śmiesznie pozgniatać i to ile razy, łohoho, zobaczcie, ile zgniatania. Powiem Wam, że pachnie naprawdę cudownie, tak słodko, w ogóle taką zapiekanką, mi to chyba bardziej zapiekankę przypomina, ale naprawdę bardzo ma ładny zapach. I tak jak Wam mówiłam, mam też mniejszą wersję chlebka, taki troszkę słabiej wypieczony, nie jest wcale taki brązowiutki, bardziej jest taki żółtawy i jest taki mały, zobaczcie, mogę z niego zrobić taką śmieszną małą kuleczkę. O, ale on też wraca do swojej formy, trochę więcej czasu na to potrzebuje, ale mimo wszystko wraca do formy. A wiecie, na co jest pora po śniadaniu? Jasne, na pyszne drugie śniadanie. Najlepiej, żeby ono było zdrowe, czyli mamy tu przygotowane owoce i warzywa. No to zobaczcie, na sam początek arbuz, taki soczysty, z pestkami, ma nawet skórkę i też jest super miękki, taki idealny do zgniatania. Oho, widzicie, jak mu to świetnie wychodzi? Proszę, proszę, jak wraca do formy. No dobra, to co by tu wziąć innego po naszym arbuzie? Może pora na ananasa? Zobaczcie, jaki on jest skoczny, mięciutki. No już tak szybko nie wraca do formy. Słuchajcie, jak chociażby mleko czy kawa, o, troszkę nam się obala, ale jest super miękki, prawie jak taka piłeczka antystresowa. O, po ananasie pora jeszcze na pysznego banana. Jeśli lubicie jeść owoce, no to słuchajcie, zostawiajcie kciuki w górę. Zobaczcie, owoce są przecież pyszne, bardzo zdrowe, a takie mięciutkie to już w ogóle są śmieszne. Na pewno Wam też się spodobały. I na sam koniec wędruje nasza kukurydza. Ależ ona ma, słuchajcie, zabawną buźkę. Widzicie, jak się uśmiecha? No z drugiej strony buźki nie ma, ale tutaj ciągle ją ma. W dodatku to jest taki bryloczek, zobaczcie, możemy ją sobie przywiesić na przykład gdzieś do plecaka, do portfela, do kluczy, wszędzie, gdzie tylko chcecie. Po drugim śniadaniu oczywiście przychodzi pora na obiad, ale też na różne słodkości, na różne przekąski. Dlatego mam tu hot doga, jest z nami też popcorn, a także frytki, które na pewno uwielbiacie, no i lody na ochłodę. To zaczynamy od naszego hot doga. Och, ho, ho, jak on się zgniata. Musicie sami przyznać, że wygląda jak prawdziwy. Normalnie ciężko byłoby go rozróżnić od prawdziwego hot doga. Nawet pachnie jak hot dog. A teraz nasz kolejny bohater, czyli pyszny popcorn. Ten tu jest dopiero mięciutki. Wiecie co?
Póki co chyba zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o miękkość. Naprawdę, te poprzednie nie były tak miękkie jak popcorn, a on, słuchajcie, jest taki super do zgniatania. Zobaczcie, o jak rośnie szybciutko, rośnie jak na drożdżach, można by powiedzieć, bo jest ekstra miękki. Był już popcorn, to pora na fryteczki. Zobaczcie, chyba są dobrze wypieczone, bo aż się zrobiły takie mocno pomarańczowe. Spójrzcie, wyglądają prawie jak takie frytki z McDonalda. Sami musicie przyznać, tylko że te są ekstra miękkie. Te w McDonaldzie aż takie miękkie nie są. Zobaczcie, jakie fajne, naprawdę są super. Świetnie się zgniatają. I na sam koniec obiecałam Wam takie lody na ochłodę, one też są ekstra miękkie, bez problemu je można zgnieść, bo wśród tej serii Squishy mamy też takie przedmioty, które nie są wcale aż tak miękkie, no ale właśnie lody i popcorn muszę Wam przyznać, że są chyba najbardziej miękkie ze wszystkich. W tej serii nie zabraknie również naszych słodkich zwierzaków. Mamy tutaj takiego wieloryba, delfina, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, Wy zdecydujcie, tak będzie lepiej. Mamy też jednorożca, małego kiciusia, no i pingwinka. A uwaga, zaczynamy od maluchów, tutaj mamy naszego wieloryba, czy tam delfina. Oj, kiciuś nam, słuchajcie, odleciał, dobra, już jest. Spójrzcie, jak on wraca do formy, ta nasza rybcia, nasz delfinek, czy tam wieloryb, widzicie? Oho, całkiem nieźle mu to idzie, wygląda naprawdę słodko, ale obok mamy takiego małego kiciusia, jak podskakuje już z radości, powiem Wam, że on też jest mega miękki. No zobaczcie tylko na niego, wygląda naprawdę słodziutko, o, jak się zwija w taką małą kulkę, teraz to wygląda nawet jak chomiczek. Wspominałam Wam również o jednorożcu, ten to jest dopiero tęczowy, ale powiem Wam, że wcale nie jest taki miękki. Naprawdę, widzicie? Nawet się aż tak mocno nie zgniata. O, zobaczcie. No nie, nie zgniata się wcale tak mocno. Na pewno nie jest tak miękki jak kiciuś. I wśród zwierzaków na koniec zostawiłam pingwinka, który też jest ekstra mięciutki. Zobaczcie, nawet widać to po jego brzuszku. Możemy sobie z niego zrobić taką kulkę. O, proszę! I nagle się powiększył. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Wow! Ależ on szybko rośnie. Na koniec zostawiłam Wam jeszcze dwójkę moich bohaterów. Mam tu takiego ząbka. Zobaczcie, całkiem wesoły. Powiem Wam, że też jest mięciutki. Fajnie się ugniata. Zobaczcie, jak szybko wraca do formy. Wygląda naprawdę jak prawdziwy ząb. Sami musicie to przyznać. I teraz jeszcze coś troszkę bardziej mrocznego, czyli taka czaszka. Zobaczcie, jakie ma ząbki, oczy, wygląda jak prawdziwa. Tyle, że możemy ją też sobie pozgniatać. O, proszę! Jak wróciła do formy. Hu, 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 nieźle! W tym odcinku, moi drodzy, pokazałam Wam całą serię Squishies. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Są takie fajne, bo je można sobie, słuchajcie, ściskać na wszelkie dowolne sposoby. Jeśli i Wam one się spodobały, zostawiajcie od razu, uwaga, co? Kciuki w górę! Pamiętajcie też o tym, aby napisać w komentarzu, który z nich najbardziej Wam się spodobał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!